Wyobraźcie sobie, że moje dwie dłonie to ludzkie oko. Teraz jest ono otwarte, ale kiedy zrobię tak, to jest zamknięte. Okres pomiędzy otwarciem a zamknięciem oka to czas, kiedy wpada do niego światło. Jako że aparat jest swego rodzaju imitacją ludzkiego oka, to okres pomiędzy otwarciem migawki a zamknięciem to czas, kiedy na matrycę światło czułą pada światło. I ten czas nazywamy właśnie czasem naświetlania. Czasami wartość tę nazywa się prędkością migawki, ponieważ określa ona prędkość, z jaką migawka, mówiąc w cudzysłowie, rubnie. W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam, jak dostosować czas naświetlania, żeby uzyskać m.in. takie efekty, i powiem, jaki jest związek pomiędzy czasem naświetlania a liczbą klatek na sekundę w filmie. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! Jak można się było tego domyślić, określany jest w ułamkach sekund lub w pełnych sekundach. Im krótszy ustawimy czas naświetlania, tym mniej światła padnie na naszą matrycę, ale jednocześnie zdjęcie będzie zrobione bardzo, bardzo szybko. Jest to kluczowe, kiedy fotografowany przez nas obiekt porusza się na przykład z bardzo dużą prędkością. Pamiętacie ostatni odcinek o ISO? Tam podawałem przykład fotografii sportowej. I właśnie w tej dziedzinie fotografii czas naświetlania bardzo często trzeba ustawić na bardzo krótki, żeby zamrozić ruch sportowca. Często wiąże się też to z podwyższeniem wartości ISO, ale o tym więcej w poprzednim odcinku. Link jest gdzieś tutaj w karcie, no i na pewno też w opisie. Jeśli widzieliście na Instagramie na przykład takie dwa zdjęcia jak te tutaj, to żeby je zrobić, będziecie musieli ustawić czas naświetlania na bardzo krótki. Na przykład 1/2000 sekundy, albo nawet 1/4000 sekundy. Oczywiście będziecie potrzebować do zrobienia takiego zdjęcia bardzo dużo światła zastanego. Ponieważ otwieracie migawkę na tak krótko, to na Waszą matrycę pada bardzo mało światła. Więc im więcej będziecie go mieć dookoła siebie, tym lepiej dla Waszego zdjęcia. Z czasem naświetlania, jak chyba ze wszystkim na świecie, możemy iść też w drugą stronę, to znaczy ustawić go na bardzo długi. W aparatach możecie go ustawić na przykład 30 sekund, a jeśli ten czas jest jeszcze dla Was za krótki, no to dalej jest już tylko tryb bulb, czyli migawka będzie tak długo otwarta i tak będzie długo padało światło na Waszą matrycę, jak długo będziecie mieli przyciśnięty spust migawki. A gdzie używa się tak długich czasów naświetlania? Długi czas naświetlania konieczny jest, żeby uzyskać na przykład taki efekt. Pięknie rozmyta woda w wodospadzie albo światła sunących po autostradzie samochodów. Ale poczekajcie, zanim weźmiecie Wasz aparat i pobiegniecie robić takie zdjęcia, to musicie pamiętać o dwóch rzeczach, które będą istotne przy takim długim czasie naświetlania. O jakich rzeczach? Już mówię. Po pierwsze, przez cały czas otwarcia migawki na Waszą matrycę pada światło. Więc żeby zdjęcie nie było prześwietlone, będzie na przykład trzeba obniżyć ISO. I tutaj ponownie wysyłam Was do poprzedniego odcinka. Po drugie, takie zdjęcie należy raczej robić na statywie. Wtedy będziecie mieli rozmazany ruch tylko tego obiektu, który chcecie, żeby był rozmazany, a nie Waszego zdjęcia. Przecież ciężko będzie utrzymać aparat w dłoniach przez 30 sekund tak, żeby nie drgnąć i żeby zdjęcie nie było rozmazane. Dlatego statyw, albo przynajmniej jakaś płaska powierzchnia, na której będziecie mogli aparat ustawić, będzie niezbędna. No dobrze, tyle na temat fotografii. Ale po co ten czas naświetlania w filmie? Przecież film to jest seria ruchomych obrazków. Nie będziemy chyba nic zamrażać, prawda? Macie rację, nie będziemy nic zamrażać, od tego służy zamrażarka. Ale czas naświetlania w filmie odgrywa istotną rolę w obrazowaniu płynności ruchu. Kiedy jedziecie autem, a przez szybę widzicie inne szybko mijające Was samochody, to nie widzicie ich ostro, prawda? Są rozmazane. To naturalny efekt dla ludzkiego oka, że szybko poruszające się obiekty w naszym polu widzenia są rozmazane. Jak możecie się domyślić, dłuższy czas naświetlania w filmie, tak samo jak na zdjęciach, będzie nam obiekty w ruchu rozmywał. Natomiast krótki czas naświetlania, odwrotnie, będzie je wyostrzał, co jest bardzo ważne na przykład w filmach akcji. Żeby uzyskać jak najbardziej naturalny dla oka efekt w filmie, będziemy musieli ustawić czas naświetlania stosownie do liczby klatek na sekundę, jaką wykorzystujemy, jakiej używamy w filmie. Zasada wygląda tak.
czas naświetlania powinien być dwukrotnie niższy niż liczba FPS-ów, czyli klatek na sekundę, po angielsku frames per second. Jeśli nic kompletnie nie zrozumieliście z tego zdania, które właśnie powiedziałem, to już tłumaczę to na przykładzie. Jeśli nagrywamy w 30 klatkach na sekundę, to czas naświetlania będzie wynosić 1/60 sekundy. Jeśli nagrywamy na przykład w 60 klatkach na sekundę, no to 1/120 i tak dalej. Myślę, że rozumiecie zasadę. Ale ile tych klatek na sekundę w filmie mamy wykorzystać? Jeśli chcecie uzyskać tak zwany filmowy look, czyli chcecie, żeby film wyglądał mniej więcej tak jak w kinie, to ustawcie liczbę klatek na sekundę na 24 albo na 25 i wtedy oczywiście stosownie do tego czas naświetlania na 1/50 sekundy. Jeśli w waszym filmie jest dużo akcji, dużo się dzieje, jest wiele szybkich ruchów, albo na przykład nagrywacie jakieś wydarzenie sportowe, to odpowiednia liczba klatek to będzie 60 fpsów. No i wtedy oczywiście stosownie do tego, tak jak mówiliśmy przed chwilą, czas naświetlania 1/120 sekundy, żeby uzyskać naturalny efekt. Co istotne i warte powiedzenia, jeśli będziecie nagrywać w 60 klatkach na sekundę lub wyżej, czyli 120, 240 i tak dalej, to później w postprodukcji będziecie mogli sobie ten film zwolnić, żeby uzyskać jeszcze ciekawsze efekty i o tym warto pamiętać. Wiem, że już strasznie długo mówię, ale nie zostawię Was bez ostatniej, bardzo ważnej informacji, jeśli chodzi o czas naświetlania. Jeśli nagrywacie przy sztucznym świetle, to musicie pamiętać o jednej ważnej rzeczy. W Europie prąd w gniazdkach ma częstotliwość, uwaga, 50 Hz. I teraz możecie zastanawiać się, okej, ale jaki to ma w ogóle związek z czasem naświetlania? Otóż duży. Jeśli nagrywaliście może kiedyś ekran laptopa, telefonu, to mogliście zauważyć, że jest takie migotanie. Czasami się takie coś pojawia. No, jest to związane właśnie z częstotliwością, z jaką mrugają na przykład lampy albo ekran. Jeśli jesteście właśnie w Europie, no to będziecie ustawiać czas naświetlania na 1/50 albo 1/25 sekundy, żeby dostosować to do tego prądu, jaką ma częstotliwość w Europie. Jeśli nagrywacie w Stanach, zazdroszczę, to prąd tam ma częstotliwość 60 Hz i wtedy będziecie ustawiali czas naświetlania na 1/30, 1/60 albo 1/125, oczywiście w zależności od liczby klatek, jakiej będziecie używać. Okej, mógłbym się teraz bardzo długo żegnać, ale wiem, że ten film już i tak jest pewnie strasznie długi, dlatego nie będę przedłużać. Jeśli podobał Ci się ten film, to jest duża szansa, że spodobają Ci się też inne. Sprawdź sobie poprzedni odcinek na temat ISO. No i mam nadzieję, że czekasz już na kolejny odcinek, w którym omówimy ostatni z trzech najważniejszych parametrów, czyli przysłonę w aparacie. Jeśli uważasz, że ten film może się przydać komuś z Twoich znajomych, to oczywiście będzie mi miło, jeśli go udostępnisz. Zasubskrybuj też ten kanał, żeby być na bieżąco i nie ominąć tego kolejnego odcinka. I już nic więcej dzisiaj nie mówię. Żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Na razie!